Kolejna podwyżka, tym razem na kolei. W tym tygodniu PKP Intercity wprowadzi zapowiedziane zmiany w cenniku. W zależności od kategorii pociągu podróżni zapłacą za bilety więcej o prawie 12% lub ponad 17%. Przewoźnik tłumaczy zmiany znaczącym wzrostem cen energii. W 2019 roku PKP Intercity ponosiło koszty energii w kwocie około 500 milionów złotych brutto. W 2023 roku ten koszt sięgnie 1,5 miliarda złotych brutto. To jest ta różnica, z którą my jako przewoźnik mamy do czynienia na przestrzeni tych ostatnich 4 lat. Więc wprowadzenie tych zmian cen biletów z punktu widzenia przewoźnika jest konieczne. Ja podkreślam, że one nie zrekompensują wzrostu kosztów operacyjnych spółki. Jednak nie przekonają też raczej do przesiadki na pociąg tych, którzy do tej pory przekonani nie byli. Zwłaszcza, że najdroższy bilet na pociąg Pendolino relacji Katowice-Gdańsk kosztować będzie nie jak do tej pory 214 zł, tylko 250 zł. To mniej więcej tyle samo, co koszt paliwa, które spali samochód na takiej trasie. Podobny jest też czas podróży, bo wynosi nieco ponad 5 godzin. Choć podwyżka nie powinna dziwić, to można było jej zapobiec. Dla państwowego przewoźnika, który wozi z dużej części za nasze pieniądze pasażerów, jest szereg instrumentów, które można zastosować. Można obniżyć VAT na bilety kolejowe, co zrobiła ostatnio Finlandia. Można obniżyć stawki dostępu do torów, co zrobiły Niemcy czy Francja. Można wprowadzić tanie, większe dofinansowanie, co znowu zdaje się w Hiszpanii przechodzi. Jednak nie tylko monopolista na polskim rynku kolejowych przewozów dalekobieżnych szuka pieniędzy w portfelach podróżnych. Przypomnijmy, że zrobiły to ostatnio Koleje Śląskie. Choć spółka tłumaczy, że obniżyła ceny, to najpierw podniosła je dla osób kupujących bilety w kasie i u konduktora. Dlatego jeśli ktoś kupi bilet w biletomacie lub w aplikacji, to ma taniej nie o 10%, tylko o 5%. Ta zasada obowiązuje od 11 grudnia. Ale by mówić o rysowaniu jakiegoś dużego trendu jeszcze jest zbyt wcześnie, to jest niespełna miesiąc. Poczekajmy. Zgodnie z naszymi założeniami dzieje się tak, że ludzie odchodzą od archaicznej kolejki, bo te wianuszki ustawiające się do kas to jest jednak przeżytek. Mamy oczywiście przygotowane zniżki z myślą dla osób, które korzystają zarówno ze sprzedaży mobilnej biletomatów, jak i w żaden sposób osoby, które na przykład są seniorami i kupują u drużyny konduktorskiej, nie płacą dodatkowo. Wygląda na to, że podróż pociągiem już tańsza nie będzie. Podwyżki w pociągach Intercity wejdą w życie 11 stycznia.